Polska mówi, zapraszam do kolejnej rozmowy. Ze mną pan dr Leszek Borkowski, Szpital Wolski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, płyny dezynfekujące do dezynfekcji rąk, pomieszczeń, jest ich mnóstwo na rynku. Niestety zdarza się, że niektóre z nich są, okazuje się, takie, których nie powinniśmy wykorzystywać i z nich korzystać. Ale ja chcę zapytać, czy istnieje jakiś sposób, żeby we własnym zakresie zrobić bezpieczny płyn do dezynfekcji? Mam na myśli ocet, wykorzystanie octu i mydła i wody. Ja bym powiedział tak. Ja w ocet słabo wierzę, bo proszę pamiętać, że my mówimy tutaj o wirusie, a nie o bakteriach na przykład przewodu pokarmowego, gdzie stosowanie octu może być przydatne. Tutaj przeciwnik jest zdecydowanie trudniejszy. Ja bym powiedział tak, proszę Państwa, dzisiaj na rynku jest bardzo dużo różnych płynów. Jeżeli ktoś chce samemu wytwarzać taki płyn dezynfekcyjny, to najprostsza rzecz jest kupić w sklepie 70-procentowy czy 70-stopniowy, powtarzam, to nie jest to samo, ale jest niewielka różnica, alkohol etylowy, spirytus po prostu, i tym spirytusem przecierać to, co chcemy zdezynfekować. Dezynfekcja może dotyczyć rąk, czyli skóry, może dotyczyć przedmiotów, może dotyczyć klawiatury komputera, może dotyczyć sztućców, wielu różnych rzeczy. I to jest najprostsza zasada i tutaj jakby efektywność tego roztworu wodno-alkoholowego jest potwierdzona, a nie wszyscy mają jakby zdolności alchemiczne, jak ja to mówię, do produkcji. Wszystkie inne przepisy są dyskusyjne. Ja podawałem tam w różnych miejscach mieszankę alkoholu etylowego z izopropanolem, z jakąś tam odrobiną gliceryny, żeby tam, bo panie są wrażliwe, uważają, że ręce im się niszczą i tak dalej. Więc, ale ja bardzo odradzam. Natomiast apeluję w zasadzie do wszystkich, żebyśmy my jako obywatele wywierali pewien nacisk na organy kompetentne, żeby one opublikowały listę płynów dezynfekcyjnych, które są efektywne w przypadku koronawirusa, i stosować tylko te płyny. Myślę, że dzisiaj organy kompetentne, nie chcę nikogo wytykać, dlatego mówię na okrągło, też się czują zagubione, ale może w tym zagubieniu się odnajdą i niech zaczną robić powoli badania. Ja wiem, że to wymaga czasu, badanie jest proste, a na pewno jest absorbujące, i pomału, pomału podawać te listy i nie przejmować się tutaj żadnymi względami politycznymi, bo dla mnie jakby mieszanie polityki z walką w czasie epidemii czy pandemii jest skandaliczne, bo się podejmuje czynności, które nie mają nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem z punktu widzenia ochrony zdrowia, natomiast są bardzo populistyczne czasami i szkodzą. To nie tylko w naszym kraju, to widać w innych krajach, i proszę też pamiętać, że to, co się zdarzyło we Włoszech i w Hiszpanii, to jest efekt wejścia na samym początku polityki w tych krajach do zarządzania pandemią. No i jak poszło, to wszyscy widzimy. Więc polityka, powiem nieładnie, wynocha. Przepraszam za to brzydkie słowo, panie redaktorze, i państwa słuchających mnie. Natomiast musi być rzetelna nauka. I w ramach tej rzetelnej nauki oczekuję, że będzie podana lista tych preparatów, które są dostępne, bo to też nie można podawać listy z księżyca, no bo jeżeli czegoś nie ma na rynku, to nie ma. Z tych, które są dostępne na rynku, które rzeczywiście działają letalnie, czyli śmiertelnie na koronawirusa. Panie doktorze, tak kończąc naszą rozmowę, bardzo musimy być wyczuleni na nasze oczy, na nos, na śluzówki, podobno na gardło. Czy picie alkoholu w jakiś sposób może
ograniczyć nam prawdopodobieństwo zarażenia się, czy to jest mit? Nie, to jest bzdura. Picie alkoholu ułatwia wniknięcie koronawirusa w naszego organizmu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jestem trzeźwy, to się kontroluję i nie wkładam palca do buzi, do nosa, do oka. Natomiast jak jestem pijany, to nie ma tej samokontroli i wykonuję wiele czynności, które mogą skutkować przyspieszeniem zakażenia. Także broń Boże żadnego alkoholu. Alkohol poza tym wpływa na osłabienie, systematycznie przyjmowany, wpływa na osłabienie układu odpornościowego, więc może się zdarzyć, że ludzie, którzy nie piją alkoholu w przypadku zarażenia koronawirusem, zniosą to lepiej niż ci, którzy piją ten alkohol systematycznie. Ja wiem, że jest to problem, jak siedzimy w domach. Ja wiem, że alkoholizm jest chorobą, to nie jest przypadłość. To jest, proszę Państwa, ciężka choroba, którą musimy leczyć. Wiem, że tym ciężko chorym pacjentom, bo tak mówię o alkoholikach, trzeba maksymalnie pomóc. Jeżeli są z rodziną, jest im łatwiej. Jeżeli są sami, jest niezwykle trudno, ale myślę, że powinny być uruchomione takie telefony i być może, że są klubów anonimowego alkoholika, gdzie poprzez rozmowy psychologów jest dostarczana taka pomoc emocjonalna dla tych biednych, powtarzam, chorych ludzi. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.